Siema, siema. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma Car Vertical. Jest to platforma, która działa na terenie całego świata, która pomoże Wam przy weryfikacji nowo kupowanego auta sprawdzić, czy auto nie jest rozbite, czy nie było, czy nie pochodzi z kradzieży, czy nie jest jakieś zadłużone, lub czy, kurczę, po prostu nie był cofany licznik. I dla przykładu weźmy sobie tutaj takiego, mam Jaguara XF-a, wpisałem numer VIN, przebieg. Raport nie wykrył oszustwa, czyli oryginalny, kradzież, pojazd nie pochodzi z kradzieży, wypadki, o, pojazd był uszkodzony, ale pojazd na przykład nie jeździł na taksówce. Wyprodukowany w jakim kraju? Został zarejestrowany po raz pierwszy w Niemczech. Odbywał tutaj konserwację, był na sprzedaż w Niemczech, był na sprzedaż. Wykryto uszkodzenie, o, wykryto uszkodzenie w Polsce, czyli po przyjeździe do Polski pojazd był uszkodzony. I tutaj dalej możemy wyczytać, że pojazd nie ma zaległości finansowych, że pojazd jest sprawny, że pojazd nie pochodzi ze szkoły nauki jazdy, że pojazd nie jeździł jako policyjny i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy wszystko o pojeździe. O, również mamy raport, czy był skradziony, czy nie i w jakich krajach, bo tak jak tutaj wspominałem, Car Vertical działa na terenie całego świata. Czechy, Finlandia, Kanada, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Słowacja, Węgry. Brak wpisów o kradzieży tego pojazdu. Przebieg, fakty na temat przebiegu, autentyczny. I całą historię tego pojazdu, łącznie jakie były uszkodzenia, z zapisem uszkodzeń, nawet są zdjęcia, jak auto wyglądało później, także naprawdę, naprawdę polecam. A na hasło ekipa macie 10% zniżki na pierwszą weryfikację danego auta, także polecam i zapraszam do platformy. Tam trwa teraz nauka obsługi telefonu komórkowego. Co tam robisz dzisiaj? No chcę, kurwa, dodać Hermesa Vito jako współtwórcę i nie mogę, kurwa, bo mi wyskakuje, że takiego nie ma. Bluetootha włącz. Dzisiaj gość na Instagramie idzie, napisał komentarz, nie? Koks i plastik, nie? A Iga mu odpisała, to przykro mi tam coś, że tak uważasz i tak dalej, no nie, życzę ci miłego dnia i tak dalej. A gość napisał tak, od razu blokuje takie gwiazdki jak ty z TVN-u. Rozumiesz? Zablokował Igę. Człowieku, ja nie wiem, co żałoba u nas jest w rodzinie, nie wiemy, co zrobić teraz. Nie możemy się podnieść pod... Przerwaj oficjalnie, kolegę. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Strong Ekipy. Niezły z ciebie, Bambik! Witamy serdecznie. Siemano! Ja jeszcze tylko przed odcinkiem tak szybko serdecznie jeszcze raz wam podziękuję za wsparcie, za ostatnie komentarze pod filmikiem. Jest mi bardzo miło. Jeszcze raz dziękuję i przechodzimy do porządku dziennego. Musisz powiedzieć wyraźnie, bo widzowie zrozumieli, że dziękuję za zaparcie. Zaparcie jak masz, to wiesz. Dziękuję za oparcie. Tak. Dzisiaj mogę być trochę jeszcze taki przymulony, ale to nie wyspany. Nie wyszło, ale i tak jest wielki. Następnym razem będzie lepiej. No nie. Tak jest. I przechodzimy po prostu do codzienności, moi drodzy. No ale co, no gala chyba konkretna, nie? Fajna gala, walki fajne. Fajna w spodku wyszła, to widzę też jakieś tam... Morobicepsy? Widzicie te morobicepsy? Ja tam chwalone widziałem sobie za zmianę formy ostatnio wszędzie. Za co? A ja z tak formy to nie... Nie, ja nie chcę o tej formie gadać. Ja po prostu schudłem tam, nie, to nie jest żadna metamorfoza, żadne tam przedsięwzięcie. Mogę wam powiedzieć, że dwa tygodnie nie palę szlugów. Ja przytyłem 2 kilo, no miałem nie mówić, ale mówię, z widzami moimi muszę być tutaj szczery. Przytyłem 2 kilo i dzisiaj rozpocząłem już chodzenie. Znaczy już chodzę. Już broda odrasta powolutku. Najlepiej przed galą to wypadł pan Milanowicz. Nie wiem, czy słyszeliście. Pan Milanowicz przed galą. Ja znam. Przed galą pojechał na obóz do Serbii. A, no stwierdził, tak, że będzie ostro trenował. No nie tam w domu, nie wiem, czy tam się coś tego. No i mówi do mnie, wiesz, nie będzie mnie w poniedziałek. Ja mówię, dobra, zrobię z kimś innym. No i pan Milanowicz jednak w niedzielę dzwonił. Mówi, ty jednak będę. Ja mówię, a to co, już przyjechałeś tam? I przyjechałem, to ci powiem. W poniedziałek się wdam, ale co się stało? A, bo to ja myślałem, że wydajemy matry, no bo to był obóz narciarski. A to cały Mikola. Pączuk pojechał na ten. Pączuk na sanki pojechał. Ja nie mam, czy byłeś w stanie wskazujący na walce. Na walce nie, co absolutnie. Nie, sorry, kurde, byłem. 200 wypiłem, bo mi przyniósł ten szef Prime'a, ten bez rąk. Ogólnie ci dziękuję, jak będziesz oglądał. Człowieku bez rąk. Dostarczył mi 2 razy po 200 i 2 razy po 200 spożyłem.
Ale już, no ja, co ci powiem, ja miałem emocje, wiesz, ja wiesz, że ja przeżywam takie rzeczy, tak jak mówię, płaczę na filmach, płaczę na walkach, przeżywam takie rzeczy, takie przedsięwzięcia, także się po prostu delikatnie rozluźniłem, nie? Ale wszystko tak, wiesz, w granicach rozsądku. Kulturalnie. Tak, tak, bardzo kulturalnie. My na galę jechaliśmy w 9 osób, kumpel załatwił nowego busa, tu już wszystko tego, jakieś 80 km przed Częstochową, w busie krzyczą, siku, siku, zjeżdżamy na MOPA. Sprzęgło w podłodze. Jak nowa skrzynia. No. Kółko, pa. Widzicie? Jak ja bus kółka potrafię. I kurczę, żeśmy wrzucili dwójkę na trasie piątkę, do Katowic dojechaliśmy na piątkę, a po Katowicach w 9 osób na dwójce. Dojechaliśmy pod samą halę, żeśmy zaparkowali szczęśliwie. No ale to żeśmy się spóźnili, bo wjechaliśmy, to już pierwsza walka trwała. No. A pierwsza walka to była Roger z Haribo. Z Haribo. Pierwsza walka Roger z Haribo, drugą walkę wygrał sędzia Jarosz. Rzucił Darol Bentarze. Darol Bent sędzią. A ten mały ten poczuch taki, co ma te małe nóżki takie, ten, jak on tam? No Ludwiczek, no to walka. A to on Jarosz jest? Nie. Tą walkę sędziował Jarosz. A. Darol Lew coś tam podleciał, robił nie tak jak potrzeba i Jarosz go... A, Darol Wa, tak? No. No ale Darol Lew miał problemy z Ludwiczkiem. No tak, no Ludwiczek mógłby się rozprawić. Ten Darol Lew to chyba wygrał pierwszą walkę w karierze. No, ale ten Ludwiczek nie był najgorszy, ten taki pączuch mały, nie? A jak tam szedł, nie? Dobry, fajnie, dobrze przyszedł. Fajny. Później to pocieszne. Była twoja walka, czy...? Moja była piąta. To kto po nich walczył? Poczekaj, druga była... Tyborski. A, Tybori. O, Tybori dał dobrą walkę, byłem wam. Szedł na wymianę, trwał, nie pękał, nic. No. Ale Tybori to jest twardzie, no, wiesz, on ma ksywę księżniczka i tak dalej, ale rozmawiałem z nim wiele razy, ja go trochę znam. To chłop też w życiu lekko nie miał, solówek ulicznych dużo. Na dyskotekach też pierwszy zadymiarz i tak dalej. To nie jest chłop, że wiesz, że on tam ładnie wygląda i tam ma ksywę księżniczka, to nie jest chłop z pierwszej lepszej łapanki, bo on, wiesz, nie jednemu by, wiesz, na, nie chcę tam tu bluźnić w wulgaryzmie. Parę lat zapierdziałem. Tak, on jest, jego, wiesz, tam ojciec go patykiem nie zrobił, nie? Dobre waruny ma, zawzięty jest, trenuje, wiesz, on nie jest leniwy, on zapierdala na treningach, nie? Tak, on dobrą walkę. No i później dobrą walkę dał chłopak i tyle, no i... Brawa za postawę, za wszystko i tyle, nie? Przeciwnika też miał trudnego, tak? No bo no. Załęcki, wiesz, no jest z nabojki i się napierdala. No, tam w kickboxingu też on jest mistrzem kickboxingu, tam chyba coś tam w kickboxingu ma osiągnięcia. Ty kiedyś kickboxer trenował, czy on mistrzem jest, to nie? Nie, on jest. On jest mistrzem Polski młodzików. A, no to chyba może tak. Czy czegoś takiego, ale on ogólnie ten chłop to ćwiczy od tam chyba 8 czy 10 roku życia. A, no to wie. Mnie to zaskoczył jego ojciec. W tym wieku ta takie rzeczy. Właśnie. Robił, to powiem ci pełen szacun. Właśnie. Chciałem powiedzieć... W swoim wieku. Tak, on jest starszy ode mnie o rok. On jest, ten Crazy jest 78 rocznik i powiem ci, jak oglądasz Crazy Strong ekipę, to chcieliśmy ci pogratulować, bo naprawdę, wyjść z Kubiszynem, to jest... Przecał cały dystans. Nie lada wyczyn. Jak odjebałeś z Kubiszynem 3 rundy, to powiem ci, dla nas tutaj jesteś kozak i od Strong ekipy masz wielkie propsy, nie? Dokładnie. Ja to, on jest starszy ode mnie, rok starszy ode mnie. A widzieli, jakie półobroty robił? Tak, on dobry. I po konkretnych ciosach on wstawał. Ja już mówiłem kilka walk jego, dwie walki wstecz, że ten chłop się naprawdę nadaje. No ma 45 lat, ludzie. Jaka forma? 45 lat, chłop, nie? To jest, I badania robił i jest naturalem podobno. bo się zaladnikiem zakładał i badania zrobił, pokazał, no i jest podobno chłop naturalny, nie? Twoje też będziemy robić, ale myślę, że trochę czasu prowadzi. Nie, ja to teraz właśnie jeszcze, kurde, się wziąłem za szlifowanie formy, kurde, powiem ci znowu. To tam jeszcze był ten... 2000 kalorii. 2000 kalorii masz teraz tego? Będę teraz jadł 2000 kalorii i spaceruję. Teraz chcę zejść na 102 kilo chcę zejść. 2000 to za mało jest. Dobrze, ja nie potrzebuję więcej. Ja zszedłem na 300, 3200, to jest tak optymalnie, niżej bym nie funkcjonował. Nie, teraz jest dobry okres, bo się robi wiosna. Ja całą zimę przechodziłem, powiem wam szczerze, uczciwie chodziłem całą zimę, 4 razy w tygodniu, po te średnio 7 km załóżmy, no nie, to całą zimę chodziłem. Teraz na chwilę odpuściłem, bo musiałem się zająć robotą. Ale teraz będę znowu chodził, jeździł na rowerze, fajny okres idzie, to myślę, że jeszcze trochę zwalę. Chociaż ja też nie chcę zniknąć, nie? Nie, no mniej niż 102 się daje, że... Nie chcę zniknąć, tak 102 kilo. To słabo by to wyglądało. Na rower to i ja czekam. Także będzie... Kurde. Ja to jeszcze odnoszę tej gali, to wam powiem, że ja to byłem w szoku, że ten Dubiel udusił tego pasie bicepsa. No dlaczego? Dubiel mocny zawodnik też, wiesz. No tutaj pisali, że ten pasza, to już KSW z nim o nim rozmawia, niby Kawulski, to tamto, sranto. Nie, do KSW to daleko. Ja się spodziewałem tutaj takiej, wiesz, do jednej bramki, a tu, kurczę, mnie zaskoczył.
też chłopcy. Ale ten Dubiel ktoś tam mówił, że na treningach on bardzo zawzięty. Józiak chyba mówił, prezes tak? mówił. O, no i mnie zaskoczył. Prezes, prezes jak prezes. Ale mnie zaskoczył L-testosteron. Trzy rundy wytrzymał. Tak. Ale pytałem się L-testosterona na tym, na no. No, jak to się kurwa nazywa? No, na ważenie? Nie, na ważenie, no tam gdzie byliśmy u ciebie. Na konferencji, konferencja mi słowo wypadła, no to mówi, że jest w formie, no. Dotrzymał słowa, wytrzymał. Trzy rundy wytrzymał z prezesem, no a zrewanżował się za pierwszą surowotną porażkę, no bo nie będziemy się ukrywać, no L-testosterona, prezes w pierwszej walce, no to za mną rozrzucił jak chłopo. Ale jeszcze w prezesa testosteron normalnie w nogi wjechał w pierwszej rundzie. Normalnie było obalenie tutaj tego, wiesz. Lewy, prawy, to nie był ten testosteron, którego ja znam, no. To nie był ten, co klepie. Ale na konferencjach rozmowy też fajnie wypadł na konferencjach właśnie, kuby żartów. No to będzie trylogia, no to Józef, Józio go zamiecie w trzeciej rundzie, mi się wydaje. Teraz nie wiem, czy jak wiesz, testosteron nie pokonał prezesa, Boxdel nie pokonał prezesa, czy teraz czasem nie testosteron z Boxdelem nie wyjdzie. No tak, pasowałoby teraz taka walka. Ale powiem wam szczerze, no prezes, ale prezes też 48 lat. No ja, ale tutaj wiesz. Trzeba brać to pod uwagę, nie? Ale to prezes tu nie przegrał. Prezes też 3 rundy wytrzymał. Tak. W trzeciej rundzie tam go trochę dusił już na ziemi, go trzymał. Jakby była czwarta runda, to... Nie wiadomo, co by było, ale prezes, no kurde, no to wiesz, no wytrzymaj. Słuchajcie, no nie będziemy się oszukiwać. No nawet wytrzymaj te 3 rundy, to już jest dużo. To jest dużo. To jest bardzo dużo. No tym bardziej, że testosteron w moim wieku, a prezes 48 chyba ma, nie? 39, nie? To tak, wiesz. Testosteron starszy od ciebie. W moim wieku, 44 lata kończył testosteron, która miał urodziny. No. To testosteron jest tam miesiącami starszy ode mnie, nie? Więc to chyba z lutego jest, a ja jestem chyba ale testosteron, tak jeszcze wspominałem tylko o testosteronu, chyba nie stał nigdy. Jest trenerów sobie, Marcin. Co? Gdzie? Jak przybywa? No lepszą ma, niż miał wcześniej, kurwa. Przecież gorzej było. To nie miał ani wcześniej, ani teraz. Jeśli by mówimy o Sylwetce, no zrobił formę, wytrzymał, zrobił tlen, uderzał, ale Sylwetki co tam, jak nie było, tak nie ma. No. Sylwetka jak kierowcy z orbisku. Ale ja Sylwetka powiem, jak zawodowego kierowcy. Ale ja powiem, oni gadają, ja z nim chwilę stanę, pogadałem. Dla mnie jest fajny, rodzinny taki człowiek, który można postać i się pośmiać, pogadać. Ale testosteron jest normalny i testosteron jest, Najman jest inteligentny gość. On nie jest, wiesz, taki jak tam się sprzedaje, nie? W tych mediach. Nie? Ma jakiś tam pomysł, ma jakiś pomysł na siebie i się sprzedaje. No, ale... Słuchaj, każdy go hejtuje, on wychodzi, bierze walki, wygra czy przegra, tak. Zawija kasę do kieszeni i się śmieje z tych wszystkich, wiesz, co hejtują. No, taka prawda. Można, no już ma taki pomysł na życie, no ja osobiście bym taką drogą nie chciał kroczyć, ale to jest jego pomysł na życie, kasę za Arabia, kasę ma, no i tu i wiesz. No jak myślicie, dojdzie do walki z Jackiem, czy nie? Ja myślę, że Jack Murański zaraz wróci na rynek MMA. Nie, ciężko jest. Ja myślę, że wróci. Wiesz, jest taka tragedia, że kurde, ciężko po takim czymś. Ja bym nie wrócił nigdy już na miejscu Jacka Murańskiego. Ja bym nie wrócił nigdy, naprawdę nigdy. To jest, no spotkała ich straszna, ich rodzinę, no, są jacy są, ale tragedia spotkała jego rodzinę straszna. Ja im osobiście bardzo współczuję, bo to jest to chyba najcięższa tragedia, jaka może być. No, stracić dziecko to jest niewyobrażalne, także no, nie wiem, i ta pani Murańska i ten Jack cały, no to dostali straszny cios od życia, no to naprawdę, to jest tragedia. A nic tylko współczuć. Nic tylko współczuć, dokładnie, to pomijając wszystko, to naprawdę głębokie wyrazy współczucia, mimo że już minęło trochę czasu, to dla Strong ekipy i od Strong ekipy dla rodziny Murańskiej. Ja powiem wam szczerze, kilka razy nawet się modliłem za tego Murana, wiesz, młodego. Ja się modlę zawsze wieczorem, tam o różne rzeczy, to się modliłem o tego chłopaka, żeby po prostu tam gdzie jest... Ale co się znowu bawi? Tam gdzie jest... Bo przypomniał się odcinek, jak powiedział, że nie wierzy. Tam gdzie jest... Właśnie, ty jak ty się modlisz, jak ty nie wierzysz. Nie. Nie! Teraz już wierzysz. Nie, przekręcajcie faktów. Ja powiedziałem na odcinku, że wierzę, no bo zostałem tak wychowany, ale no tak prawda jest jaka jest, no ja to tak powiedziałem. I po prostu prosiłem tego na górze, że na przykład ten młody Murański gdzie jest tam teraz, to żeby był ale po prostu szczęśliwy, nie? Powinieneś swoje wcielenia poprzednie. Tak, ale słuchaj, ja zawsze wypowiadam takie słowa, no nie? Jak się modlę, żeby ta moja rodzina, żebyśmy długo żyli, żebyśmy tam szczęśliwi, żeby omijały nas wszelkie choroby, a dla tych, którzy zmarli, a jakoś mieli znaczenie w moim życiu, to zawsze proszę, żeby mój ojciec tam, gdzie jest teraz, był szczęśliwy. Grzesiek Klimkiewicz, mój majster, który pracował u mnie 20 lat, zmarł i też proszę Boga, żeby był
tam gdzie jest teraz, żeby był szczęśliwy. No i tego Murańskiego dorzuciłem, młodego, świętej pamięci dorzuciłem do tych życzeń, nie? No i tyle, no. W temacie Murańskiej żałoby i tego wszystkiego. Wiesz. Co? Homonto. Widzę, nie brawy jesteś po tej walce. No nie, nie brawy, chyba nie doszedłem do siebie. Musisz chyba parę szałów jeszcze przyjąć tutaj, bo od nas. Musimy przekopać chyba. Albo wypić. Albo wypić. Albo wypić, wypić, dawaj. Jest plan wypicia. Nie chcesz dzisiaj wypić? Ja chcę się dać, chcę wypić, ale chyba w sobotę ruszam gdzieś. No ale tu, no ale tu, ale tu wypić to jest ten 300. Ja nie komentuję twojego zachowania po alkoholu, bo ono też jest niektórym kultura. Widzą, że... Pozostawia wiele do życzenia. Pozostawia wiele do życzenia. Ten alkoholu jak alkoholu. Alkohol jak alkoholu, to człowiek. Kultura. Nie, ja... nie umie się bawić, nie? No, ja ostatnio przepraszam was, że nie byłem na gali, jak Nikola się bił, ale wdepnąłem do kolegi na, mówię, no po ćwiarteczce wypijemy, nie? To był piątek, 22, zajechałem, nie? Po siłowni byłem, ćwiarteczkę wziąłem, pojechałem do Blazera. To wyszedłem w sobotę o 12. W sobotę o 12 pożyłem się 4 godziny spać, wstałem, czar par, na łbie, na galenie niestety nie mogłem dojechać do Nikoli. Przepraszam, ale nie mogłem. Nie, to było nie do wykonania. Jakby ktoś mnie jeszcze zawiózł, to jeszcze. Kac zameczył cię. No, to był kac taki, wiesz. To co, dziękujemy chyba za obejrzenie odcinka. No poczekaj, jeszcze pogadamy, no co, że nie masz siły, to... Ja ledwo żyję. No to siedź po prostu, to siedź i nie gadajcie. Słuchajcie, mordeczki, wbijajcie jeszcze na sklep Strong Ekipy, tak, bo właśnie. Niedługo będą jakieś nowości na sklepie, także jak ktoś ma ochotę, to może sobie tam kupić jakiegoś gałgana od nas. Extreme Hobby, macie wszystko podlinkowane. Ja to dzisiaj nie mam siły. I gadamy dalej. Karwat nie ma siły dzisiaj, to... W tym wieku zdarza się. No, no w tym wieku się zdarza. Chwilowa niedyspozycja. Nie, no to chłopak jeszcze nie ostygł po walce, no wiadomo, duże emocje, kurde, duże wyzwania. Tak, mówię te emocje, to już minęły 4 dni, ale tak jeszcze, kurczę, nie doszedłem do siebie do końca, powiem. No bo to okres przygotowawczy cię wymęczył, do jazdy do nie, no bardziej psychicznie, wiesz, że nie poszło tak jak chcieliśmy, nie, i bardziej gdzieś tam to gdzieś tam w głowie tam. No, ale było dobrze, ale nie chłopie, no, wziąłeś gościa, tego Labrygę, nie, który prawdopodobnie był najmocniejszy na całej tej gali. No tak. On albo Kubiszyn, nie? On albo Kubiszyn to były dwie postacie, które najlepiej się biją na tej gali, no nie? No to chłopie, no to też dobrze się pokazałeś. Ja bym tego Tyburskiego tak nie skreślał. Bo powiem ci, kurczę, jest sztywny. Nie, ale to nie jest ten poziom, co Kubiszyn i Labryga. Jest najlepszym freakfighterem, moim zdaniem Tyburski, ale to nie jest ten poziom, co Labryga ani Kubiszyn. No. Kubiszyn jest ze stali. To wiadomo, widać Kubiszyn, to po twarzy. Ale widzisz, no, Kubiszyn jest nie do zabicia. Ale Kubiszyn tak, Kubiszyn bardzo dobrze walczy. No ale w MMA na przykład jak już dostał Janikowskiego, no to już było inaczej, tak? No, ale stójkowo kickboxing. No stójkowo, no to jest kurwa maszyna, no nie? Wiesz, z Labrygą jakby wyszedł w stójce, okej, no nie? Ale już jakby Tybori wyszedł z Labrygą czy z Kubiszynem, że trzeba się przewrócić, coś na ziemi zrobić. Ja bym tego Tyboriego tak nie skreślał, powiem ci. Nie, Tybori jest na pewno bardzo dobry. Bo jest kozakiem, kurczę, i to udowodnił nieraz. No. Gdzieś, pamiętasz, na prime jego walkę z Lupą? Tak. No? Nie, no Tyburski jest... Kotem, no. Jest dobry, nie ma co gadać, tam można się pośmiać. Ja wiem, z kim Tyburski teraz będzie się bił w czerwcu. A ja wam sprzedam fajną historyjkę. No wie. Z afterparty po gali. No wie. Krzysztof przyjechał pod hotel. No jak? No. Minęliśmy się w drzwiach, ja wyszedłem na dwór, stoję 5 minut. Chmara ludzi pod hotelem, tam z 70 osób stało, no bo wiadomo, zdjęcia z gwiazdami, z idolami i tak dalej. No. Krzysztof wychodzi przed drzwi, krzyczy do mnie. Młody, pijesz małego? A wszyscy radzi po zdjęcia, radzi. Młody, pijesz małego? A ja z 15 metrów za hotelem stoję. No Krzysztof się narobił ten imby jak zawsze. Nie, ale dlaczego? Krzysztof zajechał do mnie na galę, w skórę odziany, zawsze taki zadowolony, czerwony na gębie, to właściwie myślałem, że rodzina ze mną się przyjechała po cieszy. Wuj Józef się przyjechał pocieszyć. Ja byłem czerwony, bo zmarznięty, bo nie mieliśmy transportu, żeby tam dojść w ogóle. No. A to coś nie tak było z garderobą? Garderoba normalna. Fajnie, że tak wiesz, czerwony taki na gębie w skórze, taki kurwa, wyśmiałeś się od razu z tym emocjami. Zmarznięci, no. Jak żeśmy szli na pieszo do tego hotelu, bo żeśmy czekali, żeby nawet drugiego busa. Pytania były ciężkie jakieś po walce? To jest, to miałem egzamin zawsze z to. Ja to przy barze stałem, czekałem z pół godziny, aż mnie ktoś obsłuży. Jakie pytania były? O Jezu!
szkoda słów. Umęczyłem. Jeszcze był pijany kaliniak z Łuczakiem w towarzystwie. Miałem. A no to tam, no to da. Też dostałem serię zapytań różnych. Czy mnie nos boli, gdzie prosto stoję. Wszystko musieli wiedzieć. Ale łeb twardy masz. Tam cię sięgnął parę razy, widziałem, to łeb twardy masz. Nie powiem ci, nie jeden by usnął po tych strzałach. Ja zawsze do przodu. No ale nie, głowę masz twardą, bo po tych strzałach tam na glebie cię przycelował. Głowa jest twarda, ale niezbyt mądra. Przycelował cię ze trzy razy na glebie, nie? To powiem ci, takie dobre te strzały były. No ale nie odłączyło mnie tam jakoś, nie? Podłączył mnie na chwilę, ale nie usnąłem po ciosie. Słuchajcie, czasami można i wybić kielicha, to się nic nie dzieje, to jest po prostu... Dla zdrowotności, o jak to Karbur z Pawlakiem mówili, dla zdrowotności. Nie, na powrocie to tam wiesz, tam myśmy też dużo nie wypili, tam kurczę te, co tam, po sety. Ja na powrocie mi się kierowała, głowa mi spadła. Działałeś trochę. Działałem. Nie, no do końca się już zrobiłem się do końca i już, nie. Myśmy o 5 rano w domu byli. No też mi trochę kurde było, wiesz, no smutno mi się wracało, no nie powiem, co ci będę gadał, że... Wiadomo, liczyliśmy na co innego. Ja powiem ci szczerze, liczyłem, że w parterze go złapiesz, go poprzewracasz, jak gadamy, to gadamy, nie? Ja, broń Boże, od ciebie nic nie wymagam, bo ja to rozumiem, bo wiadomo, że dobrze się gada, jak się ogląda, nie? Ale myślałem, że jednak ta siła twoja, te kurde, że go zabierzesz go do tego parteru. Ja myślałem, że jak się z nim przewrócisz, go na siebie już wziąłeś, to już go nie puścisz. Tak. Że już będzie tam pod tą siatką męczenie, duszenie. Chciałem. Kręcenie się i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja już sobie tą walkę, wiesz, ułożyłem w głowie, mówię, Karwat go tam udusi, przewróci, to się rozegra w parterze, będziemy zadowoleni wracać do domu, nie? No tak i tak, tak jak i my, tak. No nie wyszło, no nie wyszło. Tylko, że on też chyba silny fizycznie, jak się złapał, jest nim silny? Też, ale kurwa dużo błędów zrobiłem też. No ty nie korzystałeś z tych kurwa zapasów. No. Słuchaj, to jest dopiero trzecia walka, 2 lata treningu MMA, chłopie, ty masz kupę czasu przed sobą. Słuchaj, bez ciosów, wiesz. Dla mnie, czy dla niego tam, druga czy trzecia walka to już by było finito, nie? Bo my mamy po 40 jesteśmy, a ty masz 26, to takich walk możesz zrobić jeszcze 10. No dokładnie, wiesz. Tylko żebyś nie zrobił 0, 10, tylko 10. Ci życzę. Dzień. No tak, no. Żebyś nie był Konrad Lew. Żebyś nie był lew 2. No na koniec się z Markiem Sierockim nie zestawili, jego z Ludwiczkiem. I się śmieje, kurwa też. Z Ludwiczkiem by było. Ciekawa walka mogła być. Ja na twoją walkę tak czekam. Ja? Na moją? Na twoją... Mówię, to nie wiadomo, czy coś będzie tam. Ja to nie mam, ja nie mam takiego ciśnienia, to tak Abu Dhabi, to ja mam ponad po 40, ja nie mam ciśnienia na to. A, TeleExpress obejrzeć i spać. TeleExpress. Mi to bardziej zależy teraz na wyglądzie, żeby jako tako wyglądać, że tam, czy ja się będę bił, czy nie. To tam... Ja jak chcecie, żebym się bił, milion na stół i albo mogę iść. A jak nie chcecie tyle wydawać, to 200 mu dajcie pod sklepem i też weźmie. Albo 200 pod żabką. No. Za 200 pod żabką mogę załatwić sprawę. I koszty adwokatów, wszystko. Znaczy nie, tu wystarczy połówka pod żabką i pytanie, co się patrzysz. To już jest taka... Kontrakt wierzący jest. Nie, to już jest kontrakt, zawarty jest w tym momencie, jak jest, co się patrzysz i jest, to już jest wszystko w jednym. Wtedy jest konferencja, no. Zadyma, rundki i co jeszcze tam się telefony jest? Telefony są. Telefony od widzów. No. To już u mnie jest, muszę mieć tam 300-400 gram w sobie i ktoś mi musi zadać pytanie, co się patrzysz. Wtedy się, jestem gotowy. Walka jest zakontraktowana. Tak. Ja bym taką walkę chciał odbyć, ci powiem, bo ja nie chcę jeździć na te konferencje, tam już wiesz. I nie trzeba jechać, to nie musi być Koloseum w Warszawie, to będzie żabka głowna. No właśnie, gdzieś pod żabką, pod Biedronką, za przystankiem, za garażem. I to szybko się odbywa, ja lubię, jak coś się szybko dzieje. Musi paść tylko pytanie, co się patrzy? No i z wynagrodzeniem ktoś musi przyjechać. Z wynagrodzeniem, to jest satysfakcja. No i bez przygotowania, wiem. Bez przygotowania, kondycji, na ile starczy to. A wtedy się nie myśli, wtedy to już idziesz na wydziszczenie. Nie? Załatwiasz gościa, wiesz, cepem wiejskim, bądź z głowy. Najlepiej zaskoczenie. Tak jest. Dobra, to ja do ciebie nic nie mam. Zdarzały ci takie ciosy wyprowadzać? No to ku Jezus, człowieku. Ale posłuchaj, to nie ma. Nie, ja chciałem jeszcze ci powiedzieć o solówkach, nie? Najlepszą solówkę, jaką widziałem, to widziałem solówkę młodego Janka. Podnocnym. Z gościem przypakowanym, 2 razy większym od Janka. Janek tak po roku picia, człowieku się lali z 5 minut. Janek jak mu wycedził z szachy, gościowiczowo pękło tak. Gość wygrał, bo
Na końcu... Bo Janek padł z wycieńczenia. Janek padł z wycieńczenia, ale gość też był już porozbijany, wycieńczony, ale gość na nim usiadł, bo był ze 30 kg cięższy od Janka i chyba mu tam przycentrował z dbani na glebie czy coś. I trzeba było... Nie, Janek już miał siłę ogólnie solówka. Tak, gościa trzeba było ściągać. Zakończyła się tym, że Janek padł z wycieńczenia, podali sobie ręce, wypili jeszcze po 100, pojechali, zeszyli głowę, wypili jeszcze po 100. Pięć minut wymiany podsklepowej. Człowieku cepy wiejskie, różne techniki, wszystko, ale walka przepiękna. Nie? Ale to i też zaczęło się od co się patrzy. O co się patrzy. Dla mnie jest co się patrzy, albo wyjebać ci. Dobra, i tym optymistycznym co się patrzysz. Kończymy dzisiejszy odcinek. Ja jak zwykle serdecznie was pozdrawiam. Życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. Mówiłem to ja. Dominika z miejscowości G, czyli Kevin Levroni, Everybody, płyta pilśniowa. Wszystko zaczynam dziś od nowa. Dziękuję, pozdrawiam sympatycznie, zawsze jestem z wami. Dziękuję. Ja również chciałem podziękować jeszcze raz za cały doping i do następnego odcinka. No, a ja wam na koniec, Joe. A ja wam na koniec powiem kawał. Słuchajcie, złota rybka chciała jechać na wakacje. Wziąć urlop parę dni. No i poprosiła krokodyla, żeby ją zastąpił. Jaki skład w ogóle, złota rybka, krokodyl? Skąd ty w tej postaci? Nie, słuchajcie. Niedźwiedź Andrzej. Poprosiła krokodyla, bo słuchajcie, bo zgubcie wątek, żeby ją zastąpił. No i po paru dniach wraca, pyta krokodyla, był ktoś był. Co chciał? No przyszedł facet, chciał mieć sprzęt do ziemi. Spełnili życzenie? Tak, odgryzłem mu nogi. To jest taki jeszcze kwas, jak niedźwiedź się wpierdolił w dół, nie? I gość już jest z latarką, no nie? I co tam? Nie śmieć! Ja nie. Kwas za kwasem, szedł za lasem. Straszne to jest. Niedźwiedź Andrzej. Ty, ale ty, powiem ci tak, na ciebie patrzę, ty przytyłeś chyba coś. Też. Teraz? No. Nie, no teraz od 3 dni to co jem cały czas nie ciszę, to mogę tak tłuszczu złapać. Tak? Łeb może jak wiadro ci powiem. No to nie. Nie, śladów walki nie widzę. No bo jestem ogrony, dlatego tak się wydaje. Tak? No, brody musiałem obciąć. Jak gościu kiedyś wycentrował z Partyzanta, wam powiem szczerze, pod dyskoteką byliśmy, nie? I my byliśmy, byłem z kolegami, którzy uciekli, nie? To nie jest koledzy. I mój kolega miał jeden taki też wielki, łysy solówkę z gościem, a ja doszedłem i chciałem rozdzielać, bo z dziewczynami byliśmy, nie? Podcięty byłem, ale chciałem go rozdzielać i wiesz, i ja się schylam, żeby gościa zdjąć, a taki gość ze 60 kilo doleciał od tyłu, jak mi zapierpapier, nie? To człowieku, miałem na miejscu wszystko, nie? Żygać mi się zachciało, wstrząs mózgu, kurde, wiesz, no poczułem takiego strzała, dostałem, że katastrofa. Słuchajcie, dostałem strzała tu, nie? Pod oko, a, że miałem, pamiętasz mnie wtedy? Ja miałem na oku, nie widziałeś czegoś takiego. Ja miałem taką, tak miałem oko zamknięte, ja miałem taką śliwę jak piącha. Na oku, tak. Do szpitala, na rozcinanie i tak dalej. A wiesz, gdzie mi krew poszła? Którędy? Dostałem strzała, zrobiło mi się niedobrze. Prąd przez całe ciało, nogi mi się w kolanach ugięły, ale nie fikłem. Dostałem tu, a farba mi poszła tu. No jak? I nie będę opowiadał, co zrobiłem później, jak doszedłem do siebie. Lepiej nie. Nie będę opowiadał, bo ja nie chcę być zawsze najgorszy, wiesz. Goniłem ich. Powiem tak, goniłem ich, ale... Dobra, ciach. Dziękuję, do zobaczenia.